Życzenia i komunikaty. Ja powtórzę jeszcze raz na koniec, żebyście Państwo nie przegapili tej szansy odniesienia się do ordynacji wyborczej i wniesienia swoich uwag. Proszę zostawiać te uwagi. Najlepiej na piśmie u nas w Radzie, w sekretariacie. Tak, żeby można było, że 30 wieczorem opracować tak wspólne jakiś taki jeden. A mailem można? Można mailem, oczywiście, tak, tak. Dobra forma przesyłania tych uwag, tak żeby można było 31 przedstawić ten cały pakiet naszych punktu widzenia dotyczącego tej ordynacji wyborczej. To mam w zasadzie chyba wszystko. Proszę o podanie terminu. No, komisję już mamy, sesja 21.18. Dziękuję bardzo przewodniczący, że już pisałem oświadczenie, jakieś też komunikaty. Więc ja chciałem powiedzieć, że to jest wyjątkowo, co zostało zrobione. Uważam, że Państwo po to powinno, że to należy głosować, żeby się Państwo się zmitygowali. Jedynie Pan Nowak, można powiedzieć, od Was zagłosował inaczej. Za co chwała. Nie, za grupy trzymającej władzę w dzielnicy. Eufemistycznie nazwane, tak. No, więc, może się zgodzić. Tak. Cały czas eufemizm jest tamtej stronie. Więc, a z Państwa strony nie? Więc to nie może wyglądać ten sposób. Muszę przypomnieć, koledzy. Bo to jest wyjątkowo podłe. W stosunku do pani Wyszyńskiej, która normalnie staje wcześniej na demokracji, ona nie była w stanie. Praktycznie to sesje wychodzi w ten sposób. Natomiast radni, którzy często przychodzili, albo z komisji, na przykład architektury, pan Jakubowski, to muzeum się bardzo często zdarzało. I to w ogóle nie było odnotowywane w protokole. Brał pieniądze za bycie w tej komisji. To jest coś nieprzyzwoitego, co żeście Państwo zrobili. Po prostu to jest coś nieprzyzwoitego. Ja sobie pozwolę na przyszłą sesję złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie na ten temat. I na temat tego, co zrobił radny Jakubowski. Bo to jest coś podłego i nieprzyzwoitego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jakubowski, pani Ja proszę Państwa jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jesteśmy w punkcie oświadczenia i komunikatu. Jeśli ktoś chce zaprezentować oświadczenie, to niech to oświadczenie zaprezentuje. Jeśli komunikat, to niech zaprezentuje komunikat. A przestańmy odpowiadać sobie na pewne rzeczy. Także bardzo proszę, pan Jakubowski już mówił? Nie, teraz. Nie. Pani Bidny, pani Zarzycka i ja jeszcze. Ja w paru zdaniach się odniosę do tego, co pan Krzysztof, który właśnie wyszedł, powiedział. To nie było, wniosek formalny, prawo ma złożyć każdy, to nie było wymierzone wobec nikogo. Pan baron, który wyszedł, insynuuje nieprawdę, czyli kłamie. Teatralnie podnosi głos i teatralnie sobie wyszedł i tam stoi i udaje, że słucha albo nie słucha. To nie jest Sejm Rzeczpospolitej, gdzie każdy może sobie wyjść i gadać bzdury. I mówienie tego typu, insynuowanie, że to jest wymierzone wobec kogoś, mówienie o jakiejś grupie trzymającej władzę, jest to żenująca sytuacja. Dziękuję bardzo. No to tak jest, no, brawo. Nie ma znaczenia. Nie, ja zapisałem to. Chciałam powiedzieć, że rozmawiałam z przewodniczącą z panią Eleoną Szyńską. Brała ona wczoraj udział cały dzień. I jeszcze w rozmowie powiem szczerze, że powiedziałam, że się źle czuję bardzo. Wydaje mi się, że każdy może być w takiej sytuacji. Ale nikt tego nie zabije. Tak, ja też chciałam się wypowiedzieć w tym temacie. Chciałam Państwa prosić o jedno, ponieważ od dawna obserwuję sytuację, nie tylko, bo rozmawialiśmy często tutaj na ten temat. Dzisiaj sesja wyjątkowo poszła sprawnie, jest dopiero godzina 9. Ale zdarza się, że było po 10, koło pół do 11, zostawała grupa, tak, zostawało 11 osób dokładnie, natomiast reszta systematycznie, regularnie, najczęściej opuszczają nas te same osoby.
bardzo wcześnie albo w połowie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak ma być. Ja abstrahuję od dzisiejszej sytuacji, absolutnie, mówię ogólnie. Że bardzo proszę, żeby Państwo tego nie robili. Albo siedzimy wszyscy do godziny 11, albo przerywamy sesję. To mam prośbę do Pana Przewodniczącego, jeżeli się taka sytuacja powtórzy następnym razem. Ponieważ uważam, że jedyną osobą, która jest uprawniona do tego, żeby wyjść wcześniej, jest tylko Kasia. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Natomiast tłumaczenie, że ktoś się źle czuje, że ktoś ma małe dzieci, sorry, ci, którzy mają małe, takie już trochę większe, to nie jest tłumaczenie. Bo podjęliśmy się pewnych działań świadomie, natomiast mówię, ciągle wychodzą te same osoby i zostaje nas ledwo, tak jak kolega Jacek ciągle przelicza, czy jest kworum, czy nie ma kworum. Bardzo proszę o pozostawanie. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Rocki, proszę. Przede wszystkim chciałbym zaprotestować przeciwko obrażaniu Sejmu. Pan obraził Sejm. Pan obraża ludzi. Pan obraża radny. Proszę Pana, w kadencji 2002-2006 jeden z radnych zgłosił taki wniosek o sprawdzenie obecności. Wiemy, czym on wnioskuje. To nie jest wniosek, który wypływa w Pana przypadku konkretnie, ponieważ Pan już wielokrotnie pokazał, na co Pana stać. To nie jest wniosek, który ma uporządkować posiedzenie. To jest wniosek na złość. To jest wniosek perfidny. To jest wniosek złośliwy. Żenujące, proszę Pana, żenujące. I dziwi mnie to, że osoby takie jak Pan Czeszkowski, jak członkowie zarządu, że tych osób nie stać było na jakieś opamiętanie i zwrócenie uwagi, że w ten sposób występujecie przeciwko konkretnej osobie. Jak jeden mąż zagłosowaliście Państwo. Jak jeden mąż kilkadziesiąt minut wcześniej, na początku sesji, wyszliście do pokoju zarządu, żeby się zastanowić, co zrobić z wotum separatum, z treścią tego wotum separatum zgłoszonym przez Pana Barona. Mam przekonanie, to nie jest wrażenie, mam przekonanie, że zarząd tej dzielnicy, że Pan Krzyczkowski, że większa część radnych, że Państwo nie jesteście reprezentantami interesu społecznego, tylko jesteście reprezentantami swojego własnego, partykularnego, grupowego, najgorzej pojętego interesu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Ja bardzo chciałem oświadczenie. Nie podsumowywać działania niektórych osób. Oświadczam, że wotum separatum złożone przez Pana Krzysztofa Barona, że odebrałem głos, jest niezgodne z prawdą, co można było stwierdzić przy odsłuchaniu taśmy na poprzedniej sesji. I to potwierdzam w dalszym ciągu, co potwierdził Pana ojciec też, że nie padło sformułowanie, odbieram Panu głos. Takie sformułowania nie podałem nigdy i Panu głosu nie odebrałem. Że było tak, a inaczej, że pewno bardziej, żeby wypowiadał się Pan bardzo długo na ten temat i chcę, żeby to oświadczenie również znalazło się zapisane w protokole. Dziękuję bardzo. Pan Sędzio, proszę. Jest takie powiedzenie na tym, że jest stosowane, że ludzie znają, że prawda jest porażająca. Ja jestem daleki od posiłkowania się nazwiskami i nie będę się posiłkował nazwiskami, ale jako przewodniczący Komisji Architektury tyle tylko powiem, że nie będę się posiłkował nazwiskami i nie będę mówił o osobach, które wychodziły z posiedzeń Komisji Architektury i które ja bardzo prosiłem wielokrotnie, żeby nie wychodziły. Nie mam tyle do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja muszę się odnieść do tego, co było. Ja jeszcze na może z tym przystanął. Coś dobrze. Chcę przedmiotem czy powiem? Mogę. Przewodniczący zawsze ma raz. Proszę Państwa, Państwo sobie przypomnijcie ostatnią sesję. Ja naprawdę nigdy takiego wniosku nie składałem. Z pewnością go nie będę nigdy składał. Natomiast z ubolewaniem patrzę, że kończymy sesję 12 osób. Tak jak to było ostatnim razem, gdzie biegałem po szatniach, ubikacjach i
kuchniach i prosiłem ludzi, proszę wróćcie na salę, bo nie mamy kworum do podejmowania decyzji. Obradować możemy w 3 osoby, ale przy głosowaniach, bo ktoś nie jest zainteresowany słuchaniem tego, może wyjść na korytarz i to jest jego decyzja, natomiast na głosowaniu musi być. Naprawdę zagrożeniem było to, że czy ta sesja dobrnie do końca, czy nie jest, walmy się piersi, nie jest to odosobniony przypadek. Zdarza się, że naprawdę dojeżdżamy, ja rozumiem, ktoś ma pilny wyjazd, ktoś się źle czuje, ktoś dostał, musi coś załatwić, ktoś ma ważną sprawę i to jest normalne. To jest normalne. Natomiast, proszę Państwa, jest kolejna rzecz, która jest nienormalna. Nienormalną jest rzeczą to, że zaczynamy w pełnym kworum, a kończymy na pograniczu kworum. To jest dla mnie rzecz naprawdę, może się tak zdarzyć w wielu przypadkach, ale nie może stać się to rzeczą normalną, nagminną i akceptowaną przez cały czas. Dlatego, że mówiąc o właśnie swoich obowiązkach, o wszystkich innych rzeczach, jest ta sesja raz w miesiącu, 5 miesięcy, 2 razy w miesiącu. Przynajmniej to po prostu nie tak gremialnie opuszczać obrady z dzielnicy pierwszej. Bo naprawdę wygląda to, zaczyna to wyglądać na farsę i tematy, które ktoś jest zainteresowany, to poczekania, później są tak zwane Michały. No nie ma Michałów, są wszystkie rzeczy podejmowane w dzielnicy są rzeczami istotnymi. Jest istotną rzeczą wózetka, istotną rzeczą jest patronat honorowy, istotną rzeczą jest przydzielenie komuś pieniędzy, pomoc w czymś. Tak. Wszystkie rzeczy są istotne. Uważam, że ta jest większa, ta jest, można iść, bo to nieistotne jest, prawda? Także bardzo Państwa proszę, być może to, co się stało, będzie jakimś, nie wiem, że będzie, może nie będzie, że jest każda może wychodzić. Są osoby, które mówią, że wie pan co, albo słuchaj, muszę wyjść, bo mam tam i tam. Dobrze, no, no, ludzka rzecz, no człowieku stało ci się iść, powiedziałeś, prawda? I też, ja nie mówię, żeby się usprawiedliwiać przed nami, bo ja też nie jestem nauczyciel, który jest nieobecny, usprawiedliwiony, tylko no, minimum przyzwoitości też obowiązuje, prawda? Czasami niektórzy mówią przed sesją, w czasie sesji. Dostał telefon, musi jechać, coś się stało, prawda? No bądźmy ludźmi, prawda? Ale z drugiej strony dajmy z siebie trochę tego obowiązku i powagi tej sesji. Żebyśmy na niej byli do końca. Możemy się tu czuć, możemy się lubić i nie lubić od przeciwne wektory, ale poświęćmy ten czas raz w miesiącu na to, że jest ta sesja dzielnicy pierwszej. I wszystkie tematy od początku do końca są tematami ważnymi. Dziękuję bardzo. Przyjmę wobec tego, że co pan powiedział, że kto się czubi, ten się lubi. Ale chciałem wrócić do rzeczy trochę poważniejszych. Proszę Państwa, w tym momencie, bo akurat popatrzyłem na zegarek, była godzina 7:30 i nam w tym momencie nie groziło to, że po prostu nasza sesja będzie zagrożeniem, forum będzie zagrożeniem, brak forum będzie zagrożeniem po prostu dla kontynuowania sesji. To zostało, ten wniosek został wyraźnie faktycznie złożony w sposób złośliwy i akurat od radnego, który najmniej ma powodów do tego, żeby składać taki wniosek, bo wcześniej wielokrotnie wychodził bez usprawiedliwienia czy sesji i z komisji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie przewodniczący, no trzeba by formalnie umordować taką sprawę. No ktoś może mieć sytuację podbrankową i będzie musiał wyjść. To co? Wtedy wystarczy, że się u pana po prostu usprawiedliwi, czy powie na forum, żeby go rada usprawiedliwiła. No, mogę ci mieć słowo tylko na chwilę. Proszę. Bardzo dobry pomysł podałeś. Nie mnie, ale ktoś powinien stać. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, ale naprawdę muszę wyjść. To jest bardzo dobry pomysł. Nie taką sprawę, bo to jest po prostu istotna rzecz. Idę za. Tak. Świetny pomysł. Bo to, co się tego dzisiaj stało, to było wyraźną złośliwość.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, jeszcze jak rozumiem. Agenda Wyszyńska została do końca. Nie. Nie. Do końca bardzo żarko przyjeźdźca, że bardzo żarko przeciwieństwie do innych osób wie się to, że on powiedział w ekstremalnych sytuacjach, że przyjadłeś, nie wiem z jakich powodów, nie ma nic poważnego. Bardzo proszę, ten pan przychodzi na głosowanie. Ja mam prośbę w tej sytuacji i do pana Marcinowskiego, i do pana Wiesława Barona, aby udokumentowali w dowolny sposób swoje insynuacje sugerujące, że ja to zrobiłem złośliwie. Bo to jest potwarz. Bardzo proszę o albo złożenie wyjaśnień do przewodniczącego, na jakiej podstawie twierdzicie państwo, że zrobiłem to złośliwie, albo na piśmie, albo w formie oświadczenia, bo to jest insynuacja. To jest po pierwsze. Po drugie, bardzo proszę pana Marcinowskiego, aby udokumentował w dowolny sposób, o czym rozmawialiśmy, jak wyszliśmy. Bo pan twierdzi, że rozmawialiśmy o rzeczy, o której nie rozmawialiśmy, kiedy była przerwa. Więc bardzo proszę, żeby pan udokumentował w dowolny, powtarzam, sposób swoją insynuację. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Ja tu dziękuję panu Jakubowi. Panie Jakubowski, powiedziałem to na tej podstawie, że godzina 7 i wszyscy byli radni i nie wyglądało na to, żeby wszyscy mogli, żeby następnie opuszczali po prostu posiedzenie. 7:30. Przepraszam, czy pan uzależnia to, czy ktoś jest złośliwy, czy nie jest złośliwy od tego, o której godzinie co robi? Nie. No więc proszę bardzo, żeby pan udokumentował, że zrobiłem to złośliwie, bo nie zrobiłem tego złośliwie. Bardzo proszę, ponieważ jest to nagrane, aby pan to udokumentował. Dziękuję panu. No, mówię, to co panu, jak pan tego nie rozumie, to... Udokumentuję, panie Wiesławie. No to ja bym panu udokumentował. Ja mam taką propozycję, żeby ten węzeł gordyjski został rozwiązany. Mam taką propozycję, żeby pan Krzeczkowski powołał trzech biegłych. Księdza świeckiego, księdza zakonnika i specjalistę od moralności. Wobec tego, że zmierzamy w bardzo złym kierunku, pozwolicie państwo, że zamknę 28. sesję Rady. Zbawię państwa, dziękuję. Przypomnij panie Marcinie, że to tak wyglądało.